Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w poniedziałkowej drugiej kawie. Witam, Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Karolina Radzik, sędzia piłkarski, piłkarska. Witam serdecznie Państwa. Dzień dobry. Na początek trochę prywaty. Gościu, który w soboty na niedzielę zabrał mój rower, jak go dorwę, już więcej drugiej kawy nie zobaczy żadnej. Dobrze, teraz zapytam Panią, co to jest spalony? Czy Pani wie? Co to jest spalony? Ja myślę, że wszyscy generalnie najlepiej wiedzą, tak? Bardziej nawet wiedzą lepiej od sędziów. Natomiast oczywiście każdy sędzia zdaje przepisy co najmniej dwa razy w roku, więc musi się z tym liczyć, że musi wiedzieć, co to jest. Bo w każdej rozmowie z kobietą o piłce nożnej trzeba zapytać, czy ona wie, co to jest spalony. No w moim przypadku muszę to wiedzieć. Nie ma z tym problemu. Nie mam żadnego problemu. A to jest tak, że kibice lepiej wiedzą niż sędzia, lepiej widzą? Zawsze tak jest. Zawsze tak jest, szczególnie jak pójdziemy na trybunę i siedzimy wśród kibiców, to możemy się dużo nauczyć od nich. Jak to się stało, że Pani została sędzią piłkarską? Stało się to tak, że najpierw sędziowałam kajakarstwo, doznałam kontuzji i generalnie nie mogłam już tego sportu uprawiać. I mój tato był sędzią 25 lat i on mnie przekonywał tak jakoś około rok czasu, żebym spróbowała. Dość długo się wahałam, zastanawiałam, ale po pół roku stwierdziłam, że warto spróbować. No i kajakarstwa do piłki nożnej to są zupełnie niepodobne dyscypliny do siebie. Bardzo duży przeskok, natomiast no, poszłam w ślady taty. I to jest, co trzeba zrobić, żeby kobieta została sędzią? To jest, dokładnie takie same warunki są jak u mężczyzn. Po prostu trzeba znać przepisy, zdać przepisy i przebiec egzamin. I to wszystko. I można sędziować. I można to dlaczego sędziować. Tak mało kobiet sędziuje? Ponieważ jest to bardzo ciężki zawód, jeśli mogę tak to określić zawodem, albo co niektórzy to traktują tylko i wyłącznie jako hobby. Natomiast trzeba być bardzo odpornym psychicznie, żeby móc odnaleźć się na boisku w roli sędziego. A do czego ta odporność jest potrzebna? Żeby nie ulegać jakimś, nie wiem, sugestiom, żądaniom ze strony jednej czy drugiej drużyny? Dokładnie, z zewnątrz, ponieważ no, sędzia musi być obiektywny i podejmować właściwe decyzje na boisku. I czasami bywa to różnie. Jak długo Pani już sędziuje? Już 15 lat minęło. Dużo. I nie znudziło się to Pani jeszcze? Nie, jest to moje hobby. Poniekąd troszeczkę jako pracę to traktuję, ale myślę, że każdy sędzia, który lubi robić to, co robi, to zajdzie daleko. A Pani jak daleko udało się dotrzeć? No, ja jestem obecnie sędzią międzynarodowym. I jakie mecze Pani sędziuje? Międzynarodowe kobiety. Kobiet tylko? Międzynarodowe, tak. A w mecze piłkarskie mężczyzn też? No również. Na naszym terenie sędziuję czwartą ligę jako sędzia główny. I w planach ma Pani, że tak powiem, awans wyżej? Wspinanie się po tych szczeblach? To znaczy w piłce męskiej będzie mi bardzo ciężko to zrobić, a w piłce kobiecej swoje jakieś tam marzenia mam, także jeszcze myślę, że gdzieś muszę zajść dalej. Aha, w piłce męskiej to jest tak, że mężczyźni pewnie nie pozwalają i rzucają Pani kłody pod nogi. Jak ta kobieta nam będzie sędziować mecz? No bez przesady. Znaczy ja myślę, że to sami mężczyźni jakby nie decydują o tym jako piłkarze, jeśli Pan o to pyta. Natomiast wszystko decyduje góra, także z tym musimy się liczyć. Ale to jest, łatwiej jest sędziować piłkę kobiecą czy męską? Ktoś by powiedział, że to jest ta sama dyscyplina, natomiast muszę powiedzieć, że sędziuje się to bardzo różnie. Trzeba się umieć przestawić, jadąc na zawody międzynarodowe, na przykład kobiet, od ligi męskiej, nawet tej naszej czwartej ligi. A na czym polega ta różnica i to ta konieczność przestawiania się? Znaczy u kobiet, powiem szczerze, że ta piłka jest bardziej delikatna i trzeba umieć wybrać sobie odpowiedni pułap sędziowania, odgwizdywania fauli. Natomiast u mężczyzn, ja zawsze mówię, u mężczyzn jak jest faul, to jest faul, tak? To wtedy każdy wie. Kości trzeszczą. Kości trzeszczą. Czyli kobiety jednak delikatniej grają. Tak, zgadza się. Natomiast są, muszę przyznać, bardziej lepsze technicznie od mężczyzn. O, co ciekawe. Tak, to prawda. Szczególnie na tym poziomie najwyższym. Czy więcej kartek Pani pokazuje jednak w męskiej lidze? W męskiej. Tak. Żółtych i czerwonych również. Oczywiście. A które mecze Pani woli sędziować? Jednak kobiece? Z racji tego, że tam nie szczerze, można męskie. Powiedzieć... Jednak męskie. Jednak a to więcej męskie. Pracy Pani ma. Więcej pracy, a można się więcej wykazać. I nie ma Pani problemu z nadążeniem za akcją, która się szybko przerzuca z jedną strony na drugą? Wydaje mi się, że nie. Daje Pani radę. Daje jakoś radę, tak. Okej, okay, super. Mundial Pani teraz ogląda? Oczywiście. Trudno, tyle, pewnie, tyle o ile inaczej. Oczywiście mogę, tak, bo miałam
tygodniowy urlop. Gdzieś tam parę meczów mi uciekło, ale staram się być na bieżąco. I jak pani ocenia poziom sędziowania? No powiem tak, no są różne opinie, zdarzają się bardzo różne błędy, ale to jest po prostu nieuniknione w tym sporcie. Błędy były i zawsze będą. Natomiast poziom jest bardzo, bardzo wysoki sędziowania. Ta nowa technologia goal line obecnie się sprawdziła, jak każdy widzi. Tak. Czy szansa, żeby ona została wprowadzona gdzieś tam na inne poziomy rozgrywek? Myślę, że z czasem może tak będzie, natomiast z tego co wiem, to jest bardzo drogi, że tak powiem, interes i nie wiadomo jak to się przeniesie na te niższe ligi. Champions League pewnie tak, czwarta liga to już może gorzej. Niekoniecznie. Ma pani swoich faworytów? Oczywiście. Jeśli chodzi o zwycięstwo, to proszę tak. Nam podać, a my za tydzień sprawdzimy, czy się udało. Znaczy od samego początku obstawiałam, że Niemcy będą mistrzami. I kogo pokonają w finale? W finale chyba Holandia. Czy za faul Suareza, trudno powiedzieć, że to był faul, to było ugryzienie, pani by pokazała czerwoną kartkę? Powiem tak, odniosę się do tego jako sędzia z boiska. Przypuszczam, że również nie widziałabym tego, ponieważ piłka znajdowała się gdzie indziej. Dla sędziego wychwycenie takiego faulu jest bardzo, bardzo trudne. Ewentualnie mógł to dostrzec sędzia asystent. Natomiast, no mówię, nie są to łatwe sytuacje dla sędziów. Mhm. Czyli co, konsekwencji nie powinno się wyciągać wobec takich błędów? Ale została konsekwencja wyciągnięta, on został ukarany i to bardzo, bardzo długo. Czy to jest jakby słuszna konsekwencja wtedy? No? Człowiek, że tak powiem, stał odwrócony, nie widział tego. No ja myślę, że chyba tak, że FIFA bardzo dobrze postępuje, karząc takiego zawodnika takim po prostu zachowaniem, które na boisku w ogóle nie powinno się zdarzyć. Tak, zawodnika tak, a sędziego? Sędziego? To ciężko mi jest ocenić w tym przypadku. Natomiast myślę, że FIFA podchodzi dość subiektywnie do tego, ponieważ no, zobaczymy, czy ten sędzia dalej, że tak powiem, będzie sędziował. Natomiast są to zrozumiałe sytuacje, że no nie wszystko po prostu jesteśmy w stanie na boisku zobaczyć. A za faul na Neymarze? Jaka kartka by się należała? No na pewno żółta, minimum. Minimum pani by pokazała żółtą, tak? Czy też bez zastanowienia czerwoną? Nie. To była dość trudna sytuacja, natomiast żółta na pewno. Czyli faul na czerwoną to nie był. No raczej. Pani sama gra w piłkę, lubi pokopać? Boiskowo gdzieś tam, kiedyś jak trenowałam kajakarstwo właśnie, to żeśmy raz w tygodniu zawsze grali z chłopakami w piłkę, natomiast teraz już po prostu oszczędzam, dbam o własne nogi, także raczej mi się to nie zdarza. To super. Czego życzyć sędziemu? Spełnienia marzeń boiskowych, tych najwyższych. I ten szczyt to jest co? Sędziowanie finału Ligi Mistrzów? Ligi Mistrzów, Olimpiady i Mistrzostw Świata. No to tego pani życzymy, mam nadzieję, że się uda. Trzymamy kciuki. Dziękuję uprzejmie. I sprawdzimy w poniedziałek, czy pani typy co do mistrza się trafiły. Dziękuję bardzo. Karolina Radzik, sędzia piłkarska z Opola, była moim gościem w drugiej kawie.